polskie pomidory. Są mega pachnące, soczyste, są po prostu świetne. Idealnie smakują na kanapce, ale również w sałatce. Ja dzisiaj podam smażone plastry pomidora na rukoli i cytrynowym winegrecie. To danie jest tak mega szybkie i proste, że naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. Kroję pomidory. Wykorzystuję tylko te najbardziej solidne, grube plastry. Obtaczam w mące kukurydzianej z prawej i z lewej strony. Chcę tylko, żeby się delikatnie podrumieniły, natomiast nie chcę, żeby się zrobiła z tego papa. Pomidory usmażone przekładam na ręcznik, osuszam z nadmiaru tłuszczu. Jeszcze potrzebuję tylko 1 minutę i ty również, na to, żeby przygotować szybki winegret z dodatkiem ziaren z kukurydzy. Wlewam niedużą ilość oleju z bazylią. Dodaję startą skórkę z cytryny. Pieprz, sól, one zawsze są wszędzie. Kolendra daje aromatu. Nastąpił moment ten, który najbardziej lubię, czyli ekspozycja dania na talerzu. Spora ilość listków rukoli, świetny orzechowy smak. Idealnie pasuje z pomidorami i kukurydza w winegrecie bazyliowo-cytrynowym. Mówiłem, że to proste? A super smakuje. Spróbuj.